W Tarnowie, w zaułku przy Placu Katedralnym, znajduje się jeden z najstarszych budynków w naszym mieście. Dom Mikołajowskich, który ma prawie 500 lat. Dom Mikołajowski w Tarnowie uznawany jest za jeden z najstarszych budynków w naszym mieście. Co o nim wiemy? Tak, jesteśmy przed jednym z najładniejszych i jednym z najstarszych budynków w Tarnowie. Dom Mikołajowski, jak możemy przeczytać na herbie gryf umieszczonym na fasadzie budynku, powstał w 1524 roku z inicjatywy Jana Mikołajowskiego. Ale tutaj mamy problem, ponieważ w 1527 roku mamy informację, że ten dom nazywany jest domem Koruszowskim, a wewnątrz budynku znajduje się herb Kościesza, który nigdy nie był związany z rodziną Mikołajowskich. Więc najprawdopodobniej Jan Mikołajowski w 1524 roku najzwyczajniej w świecie przebudował tą kamienicę. I od tego czasu w tradycji już nazywamy tą kamienicę domem Mikołajowskich, bądź Mikołajowskim. Jest to kamienica gotycko-renesansowa, bardzo ładna. Ślad gotyku znajdujemy w środkowym oknie, to jest tak zwany ośli grzbiet, typowy element charakterystyczny dla sztuki późnego gotyku. Natomiast portale, zarówno portal zewnętrzny oraz portale wewnętrzne, już są portalami renesansowymi. Niestety te kamienice, które są tu w zaułku za katedrą, nie miały szczęścia. Wiemy, że w XVIII wieku prawie wszystkie są ruinami i zostają przebudowywane. Zatracają takie style, cechy stylu poszczególnych. Są bardzo proste. Na szczęście kamienica Mikołajowskich jest w formie niezmienionej. Ona dotrwała do naszych czasów. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Diecezjalne, założone w 1888 roku przez księdza Józefa Bombę. Jest to najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce, które pokazuje przede wszystkim sztukę gotycką. Niewiele zapewne mieszkańców Tarnowa wie, że w ciągu tego zaułku za katedrą, gdzie się obecnie znajdujemy, mieściła się również szkoła. Pierwsza wzmianka o tarnowskiej szkole pochodzi z XV wieku, natomiast przyjmuje się, że szkoła w Tarnowie istniała już w drugiej połowie XIV wieku. Oczywiście pierwotnie była tu zabudowa drewniana, ale różne pożary spowodowały, że w wieku XVI powstają właśnie kamienice za zaułkiem, już kamienice murowane. A wracając do szkoły. Szkoła tu sobie istnieje. Budynek następny za domem Mikołajowskim to tak zwana akademiola. Mimo że kolonią akademicką stała się dopiero w XVIII wieku, ale od czasów średniowiecza tutaj funkcjonuje szkoła. Między innymi dzięki fundacji czy hetmana Jana Tarnowskiego, czy fundacji księdza Marcina Łyczki, który fundował stypendia między innymi dla trzech studentów, którzy mogli się kształcić w Krakowie, ale pod warunkiem, że po zakończonych studiach musieli powrócić do Tarnowa i objąć stanowisko nauczyciela. W tym budynku również został w 1930 roku założony ośrodek zdrowia. Wówczas zapalenie płuc, czy gruźlica, czy choroby weneryczne to tak zwane choroby społeczne. To jest okres międzywojenny, czyli musimy pamiętać, że ta opieka lekarska czy sanitarna była stosunkowo prosta. I lekarz Marcin Warenda, który był pomysłodawcą założenia tutaj ośrodka zdrowia w Tarnowie, postanowił przeciwdziałać właśnie między innymi przeciw gruźlicy czy przeciw chorobom wenerycznym i otworzył ośrodek zdrowia, który nie był finansowany z żadnych środków. Po prostu tylko dobrzy ludzie utrzymywali ten ośrodek. I tutaj była poradnia właśnie przeciwgruźlicza, przeciwweneryczna
oraz przeciw jaglicza. Jaglica to choroba bakteryjna oczu, może prowadzić do ślepoty. Z czasem ośrodek zdrowia został rozmieszczony w różnych częściach Tarnowa, między innymi obecnie jedna poradnia została przeniesiona na ulicę Wałową 22 w Tarnowie, tam gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Czy były jakieś zapiski, czy ktoś tutaj mieszkał, czy raczej były tu jakieś takie różne instytucje się znajdowały? Początkowo dom Mikołajowskich był domem, kamienicą mieszkalną rodziny Barbary i Jana Mikołajowskich. Oni z czasem przenieśli prawo własności na kapitułę. I szereg tych domów tak naprawdę od wieku XVI znajduje się w rękach kapituły kolegiackiej i tak jest do dnia dzisiejszego, że one stanowią własność kościoła. W ciągu tych kamienic, które są za naszymi plecami, znajduje się właśnie Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Plac Katedralny, który my dzisiaj znamy i możemy zobaczyć, tak naprawdę ukształtował się dopiero w XIX wieku. W początku istnienia miasta plac była to bardzo luźna zabudowa, zapewne drewniana. Dopiero właśnie w wieku XVI powstały domy za katedrą, które są przyklejone do muru miejskiego. A to wiąże się z tym, że w roku 1400 kościół został podniesiony do rangi kolegiaty, tym samym był ważniejszy niż zwykły kościółek parafialny i tu powstawała zabudowa. Wiemy na pewno, że pod koniec XVI wieku przy kościele znajduje się cmentarz, który ma swoją kostnicę oraz jest również otoczony murem. Musimy pamiętać, że to jest taki okres, kiedy te kościółki, przy każdym kościele znajduje się jakiś cmentarz, między innymi przy kościele Świętego Ducha na Burku czy kościele Świętej Anny na Targowej. To są kościoły, które obecnie już nie istnieją. A Żydzi mieli swój również cmentarz we wsi Pogwizdów, tam gdzie on się obecnie teraz znajduje, a jest częścią miasta. Cmentarz stary, który my kojarzymy jako ten najstarszy cmentarz w Tarnowie i go tak nazywamy, wcale nie jest taki najstarszy, bo tak jak wspomniałam, wcześniej były tutaj już cmentarze, a cmentarz stary powstał dopiero pod koniec XVIII wieku. Kamienice, które otaczają plac katedralny, zwłaszcza kamienice narożne, plac katedralny czy rynek, możemy zobaczyć na akwarelach Zygmunta Wogla z 1800 roku. Ja również zachęcam do poznawania tych prac, ponieważ możemy zobaczyć, jak te kamienice się zmieniły od tego czasu na przestrzeni ostatnich stuleci. One są powszechnie dostępne w internecie, więc możemy je porównać właśnie, jak wyglądał Tarnów w 1800 roku, a jak wygląda obecnie. A czy mieszkańcy naszego miasta wiedzą, gdzie znajduje się najstarszy dom w Tarnowie? Oj, nie mam pojęcia. Nie jestem z Tarnowa ogólnie, więc nie mam zielonego pojęcia. No, ja też dokładnie nie wiem, ale powiedziałbym, że tam za Parkiem Strzeleckim w dół, jak się jedzie w stronę kościoła. A nie tam blisko rynku, na takim winklu, co tam był remont i ta restauracja powstała? Po kolejne ciekawostki zapraszamy do następnych odcinków programu Czy wiesz, że?